Siema, siema, z tej strony Yeti. Witam serdecznie widzowie. Dzisiaj taki luźny odcineczek na Palionowie. Taki mam przynajmniej wrażenie, ponieważ jak wiecie, na razie na Palionowie nic ciekawego się nie dzieje i nic też ciekawego tutaj nie widzę. Jedyne co mnie zastanawia, patrzcie, te wieśniaki przez ten dywan, one chyba, o widzicie? One przez ten dywan się tutaj blokują i dobra, teraz już przynajmniej zrobiłem, to nie będą się blokować. Jestem ciekaw w ogóle, gdzie są wszyscy. Dalej nie mogliśmy znaleźć Co ty ode mnie chcesz? Odejdź, odejdź ode mnie. O, dobra, poszedł sobie, bo on normalnie za mną chodzi. Nie, tak być nie będzie i tak też być nie powinno. No, ale widzowie, jeśli wam się odcinek podoba, to zostawcie łapkę. Ej! Ej! Co ty tu robisz? Co ty tu robisz? O ty, nie, przepraszam, przepraszam. Ty zostałeś wygrany z Palionowa. Co ty robisz? Ale nie, no słuchajcie, masz tą swoją głowę, masz ją, nie? No mam. To może byście mi odpuścili, co? Ale ty nie chciałeś nam tego odpuścić. No przepraszam, no. Ale posłuchaj, zanim ty przeprosisz, to ty może, to ty nie wiem, ty w ogóle... Dobra, a powiesz hejterowi, gdzie jest ten? Palion? To. No nie mogę. Aha. Siema! Siemaneczko. Dzień dobry. Ale jaki piękny dzianek dzisiaj, co? Cześć. No piękny. Co się stało? No piękny, ale co ty taki szczęśliwy jesteś? Słonecznie i kolorowo. A, no tak pięknie tutaj, cicho, cisza jest. Nie ma dwóch osób, trzech nawet. A jak to nie ma trzech osób? Mi się to podoba, nie wiem jak to nie ma trzech osób? Nie ma trzech osób, o co ci chodzi? Jak, o kogo ci chodzi? Kogo nie ma? No, tego, tak, cymbała Bambika, nie ma Guslika i nie ma Dywana. Dlaczego? No polecieli w kosmos przecież. Jak to polecieli w kosmos? Ty im na to pozwoliłeś? Tak. I to jest bardzo fajny pomysł, bo teraz będę mógł dodać nowe osoby. Jak dodać nowe osoby? No, nie wiadomo, czy oni tutaj wrócą i... A zresztą, co ja będę ci opowiadał? Bzyku, ty to słyszysz? Ej, w ogóle nie dziwi cię to, że Bzyku jest tutaj obok mnie? Bzyku? No co, ej, ale... Tak szczerze, to mnie to już nie dziwi. Przepraszam. Jak to cię nie dziwi? Bzyku, przepraszam, że tu jest. Nie, wiesz co? Ja już z Bzykiem gadałem milion razy i on wie, co ja o nim sądzę i co sądzi o nim. Ej, dobra, chodźmy do ratuszu, bo mi coś tutaj śmierdzi i nie jestem ale w stanie zrozumieć... Bzyku, nawet jak chcesz. Nie jestem w stanie zrozumieć pewnych rzeczy. Aha. Bzyku, no właśnie, ty to niszczysz. To ma być? Bzyku, ty to niszczysz, ty to dałeś. Zapytaj tego tutaj, co to jest. Nie, Bzyku. Aha. Bzyku. Widzisz? Niszcz to. Niszcz to, ty to zrobiłeś, dobra, ty. Dobra, uspokój się. No dobra. Hejter, ale jak? Ale dobra, poczekaj, bo to za szybko się dzieje, ja muszę... Co? Bo co? To niszczy, on tego nie potrafi zniszczyć. No, taki głupiec, że on to zbudował i teraz to musi rozwalić. Tak, to nie tylko tu, nie? Bo to jest tego dużo. Chyba nie jest zadowolony z tego powodu. No na pewno nie. Jała. No, dawaj, Bzyku. Co tak długo? Kopię to, no już. Pięknie, ale do końca to rozwalaj. Dobra, chodź tu, pogadajmy. Bo ja chcę się dowiedzieć jakby pewnych rzeczy. Dlaczego oni polecieli w kosmos? Dlaczego oni polecieli w kosmos? No dobra, więc tak, więc pozwoliłeś im polecieć. Ale no. Czemu oni tam polecieli? No, ale co ci to obchodzi, ty? Ważne, że polecieli, ich nie ma. To jest teraz największy plus tego wszystkiego. No nie, no. Ja mógł sobie dodać nowe osoby. No właśnie mnie trochę obchodzi, bo... Nie może dodać nowych osób. Bzyku, a czemu ty nie poleciałeś? To nie może, ty, ja jestem prezydent. Bo Bzyku... mnie zaprosili, może dlatego, co? Ciekawe. Okej, ale dobra, kogo ty chcesz dodać? No ale co ci to obchodzi? To jest moja sprawa, ja jestem prezydentem, ja ale dodam kogo ty chcę. Nie powinieneś ty nie powinieneś dodać nikogo... Ty, a oni w ogóle wrócą? No nie wiem, ale właśnie o to chodzi, że są w kosmosie i nie wiadomo, czy wrócą. I to dobrze. No dobra, a czy oni mają na przykład, nie wiem, ale gdzie oni polecieli? Gdzie było to miejsce startu? Nie wiem, Yeti, czemu ty mi takie durne pytania zadajesz? Ważne, że ich nie ma i są w kosmosie, a podlećmy my możemy do tu domu, robić, co podlećmy do ich domu. Nie, lepiej nie. Czemu nie? Czemu nie? No po co chcesz to robić? No dobra, no właśnie. Jest taki wymijający. No, nie ma żadnego punktu. A czy my w ogóle możemy być na ich posesji? To tak średnio. No okej, dobra, no to nieważne, to nie bądźmy. No to nie wiem, no to a może zbudujemy jakiś... a to będą fajne osoby w ogóle? Czy nie? A, no nie wiadomo, ty, zobaczymy.
Albo to będzie jedna osoba, albo to będzie kilka. Okej, okay, to może nie wiem, zbudujmy im jakiś dom, albo nie wiem. Nie, nic nie będziemy budować, to jest moja sprawa, na razie się nie wtrącaj w te osoby. Bo dlaczego? To jest moja sprawka, ja będę na razie o tym myślał, a wy się odwiedźcie od tego. Ale spokojnie, ja tylko chcę im... Proszę im się odwalić od tej sprawy. Ja tylko... Dobra, nieważne, chodź, bzyku, chodź. No idę. To jest jakiś dziwny, hater jest jakiś dziwny, kogo on chce dodać? Ja nie wiem, Yeti. Ja mi się wydaje szczerze, że on przesadza, on tak tylko mówi, ale tak naprawdę to nikogo nie dodam. Tak. A, tylko że sobie tak chciał, ale on ich wysłał w kosmos. No wysłał ich, wiem, to jest mega mocne, ale no proszę, czyli co z tego? Może sobie wysyłać ile chce. No, nie może wysyłać właśnie, bo będą problemy, a co jak oni nie wrócą? Mhm, no nie wiem, nie, no nie ma takiej opcji, że nie wrócą. Na pewno wrócą. Nie, coś mi tu śmierdzi. Musimy przejrzeć domy wszystkich Pajanowicianów. No co ty mówisz? Chodź. Dobra, no idę. Szukaj książek. Książka, witam, poszukuję ochroniarza, resztę szczegółów dogadamy. Siema, możemy się dogadać? Okej, nie, to nie. Szukaj książek, musimy znaleźć jak najwięcej informacji na temat tego lotu w kosmos. Gdzie, dokąd, dlaczego i co się dzieje? Hater był zbyt szczęśliwy. What? To nie tu. Hater był zbyt szczęśliwy, coś mi tu śmierdzi i to nie jestem ja. Obrazem może będzie coś? Szukaj jakiś kryjówek. Nie, to jest po prostu niepojęte, co się dzieje na tym forum. Tu nic nie ma! Gdzie ty coś tu widziałeś, coś tutaj gdzieś w ogóle? Masz znaleźć, bzyku! No. Nasi koledzy mogą umrzeć, a ty masz to gdzieś? Nie, no co ty mówisz? Dobra, nie, tutaj nikogo nie ma. Okej, dobra, idźmy w takim razie do Guslika. Nie, Guslik to jesteśmy u niego, jak on się nazywał? Bambik, tak? Bambik. No nie mam pojęcia. Dobra, chodźmy do Stipsona, on na pewno będzie miał jakieś informacje. Busun! Ej, tylko problem jest taki, że on ma bardzo dużo książek, nie? Wiesz o tym? No i co z tego? No i to, że będziemy mieli dużo czytania. Dobra, nieważne. Ej, tutaj miał ten. Dobra, to ja te książki będę czytać. Dobra, co tu jest? Na, nie ma. Tu nic, tu też nic. Ja nie mówię, gdzie tu był no ten nie guzik? Ma. A ten nie, dobra, tutaj, o, ej, dobra, nie to, może tu? Też nie, ja nie mogę, no nie wiem, bzyku, nie wiem, nie ma tutaj żadnych w ogóle poszlak. No nic nie ma, kompletnie. A musimy dowiedzieć się, gdzie oni są. Dobra, został nam jeszcze dom Paliona, a jak nie, to zaraz wydobędę informacje od tego głupiego hejtera. Dlatego zaraz nie, bo naprawdę, ja się zaraz tak wkurzę. O, tu jest książka. Ale uspokój się. List, mam list! Palion bzyku udaje, że jest prezydentem. Co? O, kto tak napisał? Przeczytaj to. Pokaż. Ha? Niemożliwe. Czy serio udawałeś, że jesteś prezydentem? No przez chwilę, ale chyba, nie? Czy nie? Tak? Już nie pamiętam. Dobra, idę raz, żeby powiedzieć to hejterowi. O, tam jest hejter, dobra. Hejter! Hejterinio! Hejter, kogo my tu mamy? Mamy, tata, gdzie on jest tutaj? Hejter! Czego debile, znowu tutaj? Hejter! Ale co wy chcecie znowu dobra, w tej pozy? Dwie sprawy. Jakie? Pierwsza, ale szybko, bo nie mam czasu. Bzyku udawał prezydenta. No. I powinieneś mu coś zrobić, a kolejna udawał, sprawa... Serio? Serio udawał. No, przed Palionem i wszystkimi. Się, uspokójcie się, nie o tym dzisiaj rozmawiamy, to już jest przeszłość. Dobra, teraz tak. Gadaj w tej chwili, o co chodzi z tym kosmosem, dlaczego ich tam pozwoliłeś wysłać i kto będzie na Palionowie. Nikogo, debilu. Jest jak chcę spać, ja nie mam siły na gadki z tobą o jakichś... moich planach, które nie wiadomo czy w ogóle wypalą, dajcie mi spać, czy głupy. I co my teraz zrobiłem, bzyku? On totalnie ma nas, no nie powiem gdzie, w czterech literach. No nie wiem, wiesz co, po prostu, wydaje mi się, że jedynym naszym teraz, że tak powiem, zajęciem, jaki możemy zrobić, to czekać, nic dobra, innego bzyku, nie możemy ja zrobić. Ja mam na to inny pomysł, chodź za mną. Dawaj. Tutaj. Co ty, gdzie ty idziesz? Wskakuj. Co? Ej, co ty robisz? Nie no, bzyku, tak szczerze, zgłaszam sprawę, jesteś policjantem, chcę zgłosić sprawę przeciwko hejterowi, masz go śledzić i dowiedzieć się jak najwięcej informacji na temat tego, a jutro masz przyjść i mnie poinformować o wszystkim, dobra? Nie mów mi, co mam robić, dobra? Co ty powiedziałeś?
Okej, okay, dobra, masz. Dobra, wchodzę do tego więzienia, pasuje ci? Teraz lepiej. Ale nie musisz być w tym więzieniu, chodzi mi o to, nie, że... weź. Ale, dobra, nie chcesz łapówki? Okej. Okay. Nie, no chcę, właśnie. Nie potrzebuję, ja robię wszystko dla dobra Palionowa. Dobra, to idź sobie, nie będę z tobą rozmawiał. Nie, nie. Nie wiem, widzowie, idźmy tutaj. Wiecie co, ja jeszcze zobaczę tylko przez szybę, co robi hater, ponieważ dla mnie to jest po prostu tak mega dziwne. W ogóle bzyku, on co on robi? On sobie idzie. Kto tam jest? To jest Yeti, co ty tutaj? Dobra, ja idę do siebie, ja nie zwracam na ciebie uwagi, mam to gdzieś. Niech sobie idzie, ale będę miał na niego oko, widzowie, dzisiaj nie idę spać, tylko będę cały czas siedział. Hater śpi, ale on był zbyt szczęśliwy jak na to, co się wydarzyło. Zobaczmy, czy bzyku na pewno doszedł do swojej chatki. Okej, okay, on jest tam. To jest mega dziwne. Okej, okay, idzie do domu. W ogóle ten dom dalej jest głową hejtera. Ciekawe, czy on tego nie zmienił. No dobra, ale poszedł do domu i chyba nic nie robi. Albo ma tam tajną bazę. Widzowie, nie mam pojęcia. Trzeba się tego dowiedzieć. Na Palionowie nie jest bezpiecznie. A jestem jedyną osobą, która może temu zaradzić. Widzowie, trzymajcie się, cześć!